wyznaniach mazurskich z dnia w sprawie przyjęcia programu. Bo jak się można wstrzymać, to albo tak, albo tak. Ale proszę o ciszę. Jak się można wstrzymać? Jeżeli ktoś nic nie rozumie, to się wstrzymuje. Oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie. Proszę radny mówić. Zachowaniem sołtysa jestem wezwany do tablicy, żeby poruszyć. Dlatego, że jesteś za młody jeszcze. Ale właśnie, z racji że jesteś za młody. Jako z racji wieku, przy wcześniejszych pana wystąpieniach... Ty nie myśl o tym, że mnie tylko przychodzisz. Ale nie przeszkadza pan, no. Pan powiedzieć. Panie sołtysie, proszę wysłuchać. Za każdym razem, kiedy mamy jakieś głosowanie, pan spróbuje zza pleców krzyczeć, negować, nic merytorycznego nie wprowadza do dyskusji. Czemu inni tak nie robią jak ty? Bo ty jesteś młody i nie rozumiesz, o co chodzi. A od kiedy, no. Panie sołtysie, od kiedy z racji wieku człowiek jest osądzany, czy coś rozumie, czy nie rozumie? Czasami nie tylko z wieku, ale i... Panie sołtysie, najpierw niech powie radny, później pan odpowie, dobrze? By bardzo proszę. Jak nie, to nie zapraszajcie sołtysów i wtedy będzie najlepiej. Ale panie sołtysie, jest punkt wolne wnioski w sprawy różne. Tak jest. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów. Tylko to będzie po fakcie, panie radny. To będzie po fakcie. Ale pan nie potrafi wysłuchać. Usiądź i nie dyskutuj się, nie uśmiechaj. Ja się uśmiecham. Tak, nie uśmiechaj się. Pan merytorycznie nic nie wnosi do dyskusji, cały czas neguje każdego. Tak i sam. Dla każdego, który pan, panu nie odpowiada. I to jest prawda. Nie rozumiem, to nie głosuję. Tam ten regulamin, panie państwo, proszę. Że tam jest miejsca, tylko regulamin. To jest to. Ustalimy. I kto to ustali, no? Żeby nie prowadzenia, a nie my. No. Ale wy głosujecie, o to chodzi, że wy zatwierdzacie, o to chodzi. Nie wiemy, nad czym głosujemy. No dobrze, ale to się przyjmuje do biegu. Dobrze.